Jeszcze raz dzień dobry, Ewelinko, dzień dobry, Jurku. Dzień dobry, Ewelino. Dzień dobry, Mileno. Dzień dobry, Jurku, dzień dobry, Mileńko. Słuchamy Cię już teraz, Jurku. Powiedz nam, z czym przychodzisz. No, ja mam takich kilka punktów. Słucham. Jednym takim punktem jest ból głowy. Ja mam ciągły taki ból głowy, nawet trwający przez 2 dni. Ciągły szum w uchu i to zwłaszcza w lewej stronie. Z wzrokiem, no to prawe oko mam trochę gorsze. Słabe zęby, co jest. Ciągła angina, ból gardła. To pamiętam od dziecka, to ciągle się to powtarzało, anginy. I takim ból, jak środkowy kręgosłup, co nawet kręglarz stwierdził, że mam słabszy. Ból w kolanach, zimne stopy. Następnych takim moim jest, byłem zawsze nieśmiały, a więc brak jakiegoś takiego przybicia, trudność wysławiania się. I to pamiętam od dziecka, zawsze tego typu. Trema przed jak publicznym wystąpieniem. Wtedy aż mam ból powiedzmy w brzuchu i ścisk w gardle w tych momentach. Następnym jest taki niechęć do nauki języków, a zwłaszcza do pisania. Co powiedzmy techniczne przedmioty mam, nie mam problemu z technicznym, z tym technikiem, ale kiedy mam pisać, czy nauczyć się angielskiego, teraz muszę uczyć się angielskiego. Czyli taki jest wymóg, tak? Rozumiem, że twoja praca wymaga, żebyś znał język angielski. Tak, cały czas posługuję się angielskim, polskim bardzo mało. Brak zapamiętania nazwisk, liczb, jak tego typu. Inne, to też tak dosyć, a zwłaszcza zapamiętania imion. I jeszcze mam taką pytanie, bo mam, jaka jest przyczyna eteryczna, że nie mam dzieci z drugą żoną? Czy coś tego typu jest. No i na koniec bym chciał zaprosić do sesji żonę i trójka dzieci i kto będzie chciał jeszcze. Dobrze. Żona i dzieciaki. Okej. Okay. W porządku. Gotowy na przygodę swoją? No, gotowy. To poproszę Cię o wyłączenie mikrofonów. To jest ta pierwsza ikonka. O, super, dziękuję Ci bardzo. Ewelinko, powiedz mi, czy Ty już coś widziałaś, czułaś, czy chciałabyś, żebyśmy zaczęły od indukcji? Najpierw zobaczyłam taką rurę, która idzie spiralnie przez gardło tutaj do tułowia, a później zobaczyłam taki wir też w kształcie takiej rury, który jakby zabiera mnie w taką podróż, wiórek, coś takiego. Takie dziwne to było. Nigdzie nie chodź beze mnie, więc teraz rozluźnij się całkowicie. Ja policzę powolutku od 5 do 1 po to, żebyś miała czas przygotować się do pracy, zrelaksować i później połączymy się z powrotem z Jurkiem. Weź sobie parę głębokich oddechów, oczyść ciało tlenem i pozwól, żeby razem z wydechami opuściły Twoje ciało wszystkie napięcia i mięśniowe, i mentalne. Wszystko wychodzi z Twojego ciała. I robisz się przyjemnie pusta i przyjemnie obła. Pięć.
policzał od 1 do 3. Kiedy powiem 3, znajdziesz się przed ciałem subtelnym Jurka. 1, 2, 3. Powiedz mi, co widzisz. Słucham. Jak go widzisz? Ma takie włosy takiej długości i one są nastruszone i on jest przestraszony. Bardzo. A powiedz mi, a widzisz jeszcze tę spiralę, o której mówiłaś? Tak, tą spiralę widzę tutaj. Czyli ma spiralę, a ten wir? A ten wir to było coś takiego, jakby on chciał mnie zabrać do jakby weryfikacji siebie, tak? Czyli jakby tam do środka, to za chwilę. Tak? To za chwilę. Przysuń się do Jurka, przybliż się do niego, spójrz mu głęboko w oczy, dotknij go, jeśli trzeba, i rozpoznaj, czy to jest nasz Jerzy. Tak, ale mówi, że nie jest sam. Aha, a kto jest z nim? Z nim czy w nim? Ingerenci. Są ingerenci. Gdzie oni są? Obok niego, trzymają go za prawą rękę. I dlaczego go trzymają? Za ręce? Za rękę? Mówi, że na to zezwolił. I dlatego, że ma tą spiralę. Jest bardzo świadomy tego. Skoro jest tego świadomy, to chce to zmienić, czy nie? Tak. To dlaczego ciągle trzymają go za rękę? Niech każe. Bo on nie rozumie tego procesu, jak to jest. On wie, że to ma, że wie, że oni są, ale nie rozumie tego procesu, nie umie tego zerwać. Zapytaj go, po co nas zawołał do tej sesji. Żeby uruchomić przepływ energii życiowej, relacji i pieniędzy. Czyli w ogóle przepływ energii, bo to wszystko i relacje, i pieniądze wynikają ze swobodnego przepływu jego własnej energii. Tak, i to wszystko jest zaburzane przez to rurę, spiralę. Dobrze. Żebyśmy mogły przeprowadzić tę sesję, musimy uzyskać jego zgodę. Zapytaj się go, czy zgadza, byśmy przeprowadziły tę sesję na nim i dla niego. Tak, i mówi, żeby wolał, żebyśmy to my go trzymały za te ręce. I to nie jest dobra odpowiedź, dlatego że najlepszą odpowiedzią byłaby wtedy, gdyby powiedział, że nie chce, żeby ktokolwiek go trzymał za ręce. Niech tak rozkaże, aby te byty puściły go. Już. Już. To tak jak ty to mówiłaś, to on to zrozumiał i tak jakby puścili się do te ręce. Bardzo to nie dobrze. Było tak, że oni go trzymali, tylko oni razem się trzymali. Ewelinko, a teraz, kiedy mam przyzwolenie na przeprowadzenie tej sesji, to ja zarządzam. To ja przejmuję stery. Ja mam do dyspozycji tylko na czas tej sesji wolę Jurka. I dlatego, używając tej woli, rozkazuję, aby wszystkie byty, które w niego ingerują, stanęły przed nim. Już. Przed nim, to znaczy 3 metry przed nim. W takiej odległości, żeby czuł się komfortowo. I powiedz mi, kto stanął przed nim. Widzę tego, który trzymał go za rękę i to był reptil. Później stoją jeszcze 2 byty w pierwszym jakby rzędzie, a za nimi jest cała batalia bytów. I na samym końcu jakiś statek widzę. Co to za byty oprócz tego reptila? Jakie jest ich DNA? To humanoidy i szaraki. Oni zaburzenia jakieś powodowali. To było tak, że oni zaburzenia powodowali w jego przestrzeni energetycznej. Ingerując w jego kontakty, relacje z ludźmi i zawodowe. Dobra, to sobie zaraz zobaczymy. A teraz powiedz mi, kto ingerował najbardziej w niego? Kto był zawsze najbliżej i najczęściej? 3. 3, to znaczy reptiloid i kto? Ten reptil go trzymał za rękę, a tych 2 było tak jakby bardziej z tyłu i trochę tak się zabawiali nim. Poczekaj. I teraz, kiedy mamy już ich przed sobą, kiedy już muszą się spowiadać, powiedz mi, co ten reptil robił, dlaczego trzymał go za rękę? To był bezpośredni wpływ na podświadomość, że coś jest nie tak. Chcieli, żeby wiedział, że coś jest nie tak? Tak. To najbardziej chodziło o to. Że coś jest nie tak,
Ale to Że ktoś znaczy, go że... prowadzi, jakby, że ktoś go prowadzi, że ktoś go blokuje, że ktoś go przytrzymuje. To tak jakby ciało subtelne było przytrzymane za tą rękę i ciało fizyczne odczuwało to bezpośrednio w kontaktach fizycznych. Że coś go blokuje, coś go przytrzymuje, W coś ten go sposób, hamuje. że sytuacja na planie subtelnym, gdzie jest przytrzymywany, gdzie jest blokowany, wpływała bezpośrednio na sytuację fizyczną. Dokładnie. Dobrze, tak. A teraz zobacz, co robili ci dwaj z tyłu. Blokowali przepływ w tej rurze energii. To tak jakby ta rura służyła, to była taka menzurka, która wsysa energię, Jurka. I oni tam jakby blokują, gdzieś tam coś wysysają. A jaką energię wysysali przez to urządzenie? Tutaj na poziomie głowy widzę, że jest energia, taka subtelna energia myśli. Mentalna. Mentalna. Analiza sytuacji, analiza jakby myśli, postrzeganie. I teraz idź za tą energią. Po co im ta energia? Idź za nią. Dokąd by była przesyłana? Tutaj była wysysana ta energia, tak jakby to, co się pomyśli, nie można powiedzieć. I tutaj było wstrzykiwane coś innego. I tu jest taki, tak jakby taki czop, jak Jurek czuł, że jakby czop z tej energii i nie może powiedzieć. A później ta energia tu szła. Tym... I tu jest takie tą spiralą? Nie, tak, to jest takie zagubienie, ale to już nie było nic wstrzykiwane, tylko to wynikało bezpośrednio z tego czopa, jakby. Tu jest takie zagubienie. Ale trochę. Zobacz dokładnie, dokąd tą energię mentalną zabierają. I za ja nią. Widzę te dwa byty, one wsysają tą energię, jakby się bezpośrednio karmią. I część energii takim kablem płynie do tego. Idziemy za tym kablem. Dokąd płynie? Dokąd idzie? Najpierw żywią się te istoty, ale to w jakiś taki po 1%, bo to są takie... Ochłapy? Takie puste istoty, szaraki głównie. A później to idzie do laboratorium, do statku. Idziemy tam. Idziemy tam. Co robią z jego energią mentalną? Z jego myślami. Widzę coś takiego, jakby to płynęło i widzę na jakiejś konsoli tą energię. I częściowo ona jest przeprogramowywana i tak jakby wyciągane były z tej energii jakieś takie cząstki, które stają się programem. Jakim programem? I tam się to takie istoty wklepują to. Zobacz ten program. Zobacz, jakby ten program oddziaływał na ciebie. Wyobraź to sobie na ekranie. Nie wiem, jak to jest czerwone i to jest gniew, czuję. To jakby ktoś mi implantował takie cząsteczki tutaj. Nic ci nie implantuje, bo ty tylko oglądasz to na ekranie. To jest taki jakby program implantowania frekwencji. Z frekwencji złości? Tak. Złość. I do czego wykorzystują ten program? Do kogo i do czego? Ten, który tworzą na bazie energii mentalnej Jurka. Pojawiły się jakieś młode istoty. To są chłopcy. Młodzi. Też podłączeni pod ten sam statek i to jest coś takiego jakby czysta frekwencja tej złości była wrzucana na tych chłopców. Dobrze. I oni takie głupoty robią wtedy. Okej, okay, Ewelinko, czyli energia mentalna Jurka jest przetwarzana, wykorzystywana w program złości i później manipulowani są inni ludzie. Teraz, kiedy jesteś na tym statku, zobacz, czy w podobny sposób wpływają na Jurka. Czy Jurek dostaje obce informacje, obce programy? Masz dostęp do wszystkiego już teraz. Dostaję też.
i to tworzy pomieszanie myśli i w sercu takie pomieszanie, bo czujesz, że to nie jest twoje. Zobacz, jaki program. Zobacz, od kogo płynie energia, która jest przetwarzana na program, który jest wdrażany do Jurka. To tak jakby z tych chłopców było wyjmowane też coś. Mhm. Jakaś taka niewiedza, bezradność. Mhm. Tak jakby... Niewiedza i bezradność. Mhm. Tak jakby właśnie tak implantowany takimi kuleczkami, tak jakby ktoś tak zrobił coś takiego. Mhm. I tak, kurczę, nie wiesz, co się dzieje. Tak. I jak reaguje Jurek, kiedy to jest w niego w jakiś sposób wstrzykiwane, wdrażane? On bardzo jest świadomy tego. Ja widzę. Jest tego świadomy? Wie, że to nie jest jego? Bardzo dobrze, że jest świadomy. Moje pytanie brzmi, skoro jest tak bardzo świadomy tego, co się z nim dzieje, dlaczego nic nie zrobił, żeby to zmienić? Bo nie rozumiał tego procesu i ta rura go hamowała ciągle. Okej, dobra. To, co sobie zanalizował w głowie, to zostało mu wyssane tutaj. Dobra, okej, rozumiem. Mówisz, że niewiedza i bezradność. Chcę, żebyś zobaczyła, czy Jurek w jakiś sposób jest połączony z tymi chłopcami. No właśnie widzę, że jest jakieś połączenie na poziomie DNA jakiegoś nawet. Znali się? Ja nie wiem, czy oni się nie znają w ogóle. Mhm. W takim razie niech Jurek zawoła tych chłopców przed siebie. Już. To mi się pojawia, jakby to byli jacyś uczniowie, czy coś takiego. Mhm. Czyli znał lub zna tych chłopców. Tak, ale nie wiem, czy to w tym życiu, czy w innym. Generalnie jest jakieś połączenie. Chłopcy go rozpoznają? Co ich łączy? Co ich połączyło? Niech zabiorą nas tam. Co ich połączyło? Co widzisz? Widzę ich w statku wszystkich. Mają ciała fizyczne? Na ziemi? Nie. Nie. A mają w ogóle jakieś ciała fizyczne gdziekolwiek? Nie, to jest tak jakby ich ciała subtelne tam były preparowane, przygotowywane. Do kogo należy ten statek? Tam są modliszki. Modliszki. I co się z nimi dzieje? Oni tak jakby mieszkają tam na tym statku. I jest taka pozorna oaza zrobiona. I to jest coś takiego, że oni tam jakby funkcjonują w takiej relacji, która umożliwia zaciśnięcie nie wiem, więzów, coś takiego. I co tam się dzieje? To znaczy, że Jerzy zna tych chłopców? Tam właśnie ich poznał? Tam ich poznał. A jak trafił na ten statek? Na ten statek oaza? Cofnij się w czasie i zobacz. Widzę jakieś... Są przed tym, jakby przed wejściem do statku. I widzę jakiś kontrakt, który umożliwia analizę i rozwój. Poczekaj, poczekaj. Zanim kontrakt, powiedz mi najpierw, kim był Jerzy, zanim wszedł na ten statek. Miał ciało fizyczne, czy nie? Miał ciało, ale widzę go jako... Na ziemi, czy poza ziemią? To tak jakby on był jakimś podróżnikiem w czasie. Miał kiedyś ciało fizyczne. A tak jakby on się wyzwolił i chciał podróżować. Czyli rozumiem, że jego ciało fizyczne zmarło. Tak. Jego ciało fizyczne zmarło. I jak trafia na ten statek? Dlaczego do tego statku? Ja to widzę tak, że widzę Jurka w takiej postaci podobnej, tylko jakby trochę mniejszy jest. I to jest ciało subtelne i on nie ma ciała fizycznego w tej chwili. I on sobie tak spaceruje jakby po atmosferze Ziemi. I widzę za nim dwa żywoty,
brzmiało. I to jest coś takiego, że on jakby swoim zrozumieniem osiągnął ten stan, w którym jest. Dobrze, tylko, czyli... że ten stan zakładał, że prędzej czy później zejdzie z powrotem na Ziemię przez jakiś kontakt. I chcę, żebyś zobaczyła to, dlaczego w jego ciele subtelnym był zapis, że musi z powrotem wrócić na Ziemię. Poszukaj tego zapisu w nim. Skoro on chciał podróżować. Bo to jest coś takiego, że on był połączony, ale duże zrozumienie spowodowało, że... Z kim był połączony? Z tymi ingerentami był połączony, ale tak jakby on siedział i analizował i zrozumiał wszystko. I oni wtedy wprowadzili go w taką manipulację, że przez jakiś czas, żeby poczuł się wolny. I wtedy dobrowolnie z powrotem, żeby wrócił na Ziemię. A tą dobrowolnością jeszcze był podszyty taki plan, że taki naukowy, nie? Że on wejdzie na ten statek i będzie analiza, doświadczenie i rozwój. Coś takiego. Czyli interakcja z innymi istotami, z tymi chłopcami, że on ich coś nauczy, że to będzie takie doświadczenie rozwojowe, coś w tym stylu mi się pojawia. Jak widział te istoty, które zarządzały statkiem, tą oazą? Jak widział te modliszki? Bardziej obłe. Nie rozpoznawał Idena, nie rozpoznał obcych istot. On tak jakby wszystkie istoty, które widział, postrzegał z perspektywy chęci rozwoju. Jeżeli istota posiada chęć rozwoju, to można jej zaufać, tak? I można z nią wejść w interakcję. Aha. A dlaczego ta chęć rozwoju jest tak ważna u niego? Bo to jest kwintesencja jego życia. Żyć, żeby być, to nie jest życie, tylko trzeba się rozwijać. To idźmy do źródła tego pomysłu, że trzeba się rozwijać. Gdzie się cofnęłaś? Gdzie cię zabrał? Widzę taki jakby, coś jakby początek. I on jest taką chmurką świadomości. I po prostu powstaje taka chęć, albo zostaje mu wszczepiona. To jest różnica. Jest różnica między tym, co rodzi się naturalnie, a tym, co zostaje zaimplantowane. Tak, widzę tego reptila i on otacza tą chmurkę tak jakby i przekazuje, możesz być czymś więcej, możesz więcej. I wtedy się rodzi jakby w tej świadomości taka eureka, nie? O, tak, okej. Okay. I tak jakby oni się łączą z sobą, coś takiego, i on go zabiera już stamtąd. I dokąd go zabiera? Do wcielenia, do dwóch wcieleń, nim został wypuszczony, żeby sobie pospacerować tam. I jak wyglądały jego dwa wcielenia? Widzę, że wszystko było płynnie i ładnie, wszystko było nowe, świeże, ale później gdzieś jakaś była choroba, tak jakby tutaj został zaatakowany przez tego reptila i śmierci ból był. I wtedy się wyzwolił? Częściowo przynajmniej? Nie, a później było następne, kolejne życie i też było coś takiego, ale gdzieś zostało zapisane w jego podświadomości, że trzeba być bardziej uważnym, trzeba bardziej analizować to, co się widzi, to, co się czuje. I on już nie jest taki beztroski, tylko siedzi, myśli, tak jakby widział inne światy. I coś takiego mi się pojawia, że on widzi inne światy i rozumie jakby grę tych światów. I rozumie coś takiego, że wcale nie musi wchodzić w tą grę. Dobrze. Bardzo dobrze. To teraz wracamy na ten statek oazę. Chcę wiedzieć, kiedy połączył się z tymi chłopcami. To jest taka chęć rozwoju, chęć przekazania im coś, czegoś, coś takiego mi się pojawia. Czyli z chęci rozwoju siebie teraz to się powiększyło do chęci rozwoju innych.
tak jakby on chciał im przekazać to, co zobaczył spacerując, to co odkrył wtedy w tamtym drugim życiu i to, co odkrył spacerując po atmosferze. No tak, tylko jakby że... chciał kogoś nauczyć tego. Ja chcę zrozumieć, jak oni się ze sobą połączyli, że to połączenie jest wykorzystywane przez ingerentów. Ja widzę coś takiego, że on przykłada tym chłopcom tutaj opuszki palców, nie? Tak by chciał im przekazać to doświadczenie, które zdobył. I? Co się dzieje, kiedy tak przykłada im ręce do klatki? Oni tego nie rozumieją, tylko postrzegają to jako coś innego. Natomiast oni wyciągają tak dłonie i pokazują jemu, jak oni widzą świat, nie? Coś takiego mi się pojawia. I to jest taka interakcja na tym statku po prostu, tak ja to widzę. Jeśli to byłaby między tylko interakcja, to kiedy dochodzi do ingerencji? Kiedy zostają połączeni między sobą? On tak jakby chciał ich zabrać na ziemię, żeby razem zeszli. Ja po co? Tak, żeby ich nauczyć. Nauczać. I czego chce ich tam nauczyć? Tego doświadczenia, chcę im przekazać to doświadczenie, które zdobył, ale kiedy schodzą na ziemię, już jest, tego nie pamiętają. Dobrymi intencjami tylko... piekło wybrukowane. I pozostaje tylko ten sam jakby schemat, że on oddaje im tę swoją energię, tak? A oni je... I są wykorzystywani. Jakby, tak, nawzajem. Dokładnie jest ta wymiana taka, która tam została zainicjowana, taka wymiana. I ona tutaj się odbywa również. Dobrze, wracamy przed Jerzego dzisiaj. Chłopcy są? Zrozumiał, co zrobił? Nie można nikogo niczego nauczyć. Niczego, nikogo. Każdy uczy się sam. Zrozumiał, jaką wpadł w pułapkę? Mówisz, że teraz to by im przekazał zupełnie co innego, gdyby chciał nawet. Teraz jak byłby mądry, to by im nic nie przekazał. Manipulacja to wszystko była, mówię. Niczego. Nie uczymy innych. Możemy zaprosić do podzielenia się wiedzą. Zaprosić. Ale ta druga osoba może zawsze zrezygnować, odmówić albo wziąć tyle tylko, ile zechce. Nie mamy wiedzy o innych. Żadnej. Zrozumiał to? Tak, zrozumiał to. Bardzo dobrze. To teraz chciałabym, żeby przyszły te modliszki z tego statku. Z tego statku Oaza. Mają stanąć przed nim. Stoją. Dlaczego wcześniej się nie pojawiły? Kiedy kazałyśmy pojawić się wszystkim bytom, które ingerują? Bo one siedziały w tym statku. Za tą batalią szaraków. Tak? I one tam w tym statku siedziały. A jednak miały się pokazać wszyscy. Wszystkie byty. Dlaczego nie przyszły? Bo ta batalia tych humanoidów i szaraków to była zasłona, że nie zobaczyła tego. Kto zarządza tym wszystkim? Niech stawi się szef. To jest ten reptil. Ten pierwszy? Tak. Sam szef? Stał przy Jerzym? Trzymał go za rękę? Tak, tylko teraz on mi się pojawia jako taki większy, dużo większy. Niech sobie pogrywa, niech tak się udaje, jakby... kogo chce. Dobrze wie, że Jerzy może go zdeptać. Jak robaka. To musi trochę poudawać, że jest duży. Czy tak jakbyśmy byli cały czas w jego kreacji. I co to jest za jego kreacja? Na czym polega jego kreacja? On się teraz powiększył. I daje mi to zrozumienia, że jesteśmy w nim. Wszyscy. Poproszę, że jesteśmy w nim? O, tak. Jak cudownie. Wyślijmy mu fantastyczne pozdrowienia.
ciepłe, słoneczne, radosne, sympatyczne pozdrowienie energetyczne. Jak się czuję? Uciekł. Nie, ma stanąć przed jeżem. Ma stanąć przed jeżem i przestać pajacować. Kiedy ingeruje w kogoś, a w tym przypadku w Jerzego, to nie my jesteśmy w jego kreacji, tylko on jest w kreacji Jerzego i wszystko należy do Jerzego. On, statek, cała ta armia, wszystko. Zrozumiał to? Zrozumiał to, ale Jerzy się pyta, no to jak to? To ja to wszystko stworzyłem? Tak, wszystko współtworzył, bo na wszystko się zgodził. Dokładnie tak. Wszystko, co nam się przydarza, wszystko, co nam się dzieje, jest wynikiem naszych decyzji. Nikogo innego. Naszych. Zrozumiał to? Zrozumiał, ale jest smutny bardzo z tego powodu. Dlaczego jest smutny? Bo zaangażował, to znaczy zgodził się, żeby zaangażować w to wszystko inne istoty ludzkie też. Bo taki był plan? Tak, chodziło o poczucie winy. Poczucie winy, jasne. I nic nie wyciągnął z tego, co powiedziałam. Powiedziałam, że wszystko, co nam się dzieje, jest wynikiem naszych decyzji. To znaczy, że myśli, że te ci inni ludzie nie myśleli sami, nie podejmowali decyzji? Dokładnie to samo zrobili. Dokładnie to teraz samo. Teraz rozumiem. Tak. To byś nie miało miejsca, gdyby nie było współpracy. Tak, mówisz, że rozumiem teraz. Bardzo dobrze. Cieszę się bardzo, że przychodzi zrozumienie, że przychodzi świadomość. Jak się teraz czuje, kiedy widzi te wszystkie byty przed sobą? Jakby stabilizuje się w takim uczuciu, że jest w stanie na tym wszystkim panować, że to, co chce, może wykreować. Może nad tym zapanować. Dobrze. Powiedziałaś mi, że to ten reptil jest szefem? Tak, ale to on się wtedy powiększył i teraz to widzę smoka normalnie. Bardzo dobrze. Stoi tak, przed Jerzem? Smok. Tak, tak. Czego chce od Jerzego? Czego od niego chce? To tak jakby wyciągał z niego chęci, wiedzy, władzy, coś takiego i asymilował to do swojego ciała. I dużo energii mentalnej, umysłowej. Bardzo dużo, najwięcej tego wszystkiego. To jakby go właśnie wysysał. Najbardziej z tego. Powiedz Jerzemu, żeby zakręcił kurki. Cieszy, że on taki bezwładny. Powiedz Jerzemu, żeby zakręcił kurki. Nic już z niego nie wychodzi, nic już nie wypływa, niczego już nie oddaje, żadnej energii, niczego. Chodziło o uczucie takiego właśnie bycia kreatorem. To najbardziej smoka interesowało. Wszystko było wskazane. Kreatywność. Skąd ta kreatywność była wyciągana z Jerzego? Zobacz. Tutaj właśnie. Z tyłu. Okej. Okay. Dobrze. Teraz widzi, do czego służył? Zastanawia się, jak on w ogóle bez tej z takim niskim poziomem energii mógł w ogóle żyć, przeżyć. Zostawiali mu takie minimum do przeżycia tylko. I jak mu się żyło z tym minimum? Niech zobaczy swoje życie. Swoje życie Jerzego. Ja widzę tutaj ciągłą walkę, ciągle przypominanie sobie jakichś doświadczeń. Wie, że jest w stanie coś zrobić, odkryć, zapanować nad czymś. Ciągle czyli jakby ma to wysysane, zapomina. Ma świadomość, że jest potencjał, tylko nie może z niego korzystać. Dokładnie. Z tego powodu rodzi się tutaj ból. Po prostu źle się bardzo czuję z tym wszystkim. Okay. Takie zamknięcie się. Teraz chciałabym, kiedy wszystko jest wyłączone, kiedy żadna energia z niego nie wychodzi
i żadna z niego do niego nie wchodzi. Wyłącz wszystko. Wyłącz statek, zmroź te byty. Wszystko absolutnie jest nieruchome. Zobacz, jak działała ta spirala w jego piersiach. To tak jakby tutaj przechodząc w taki zakręt, tworzy takie zapętlenie uczuć jakby. Jakie uczuć? Pomieszanie uczuć. Tu była przekazywana też ta energia takiej niby naiwności, świeżości, ale takiego braku doświadczenia. Tak jakby on tutaj, była mu przekazywana brak doświadczenia od tych chłopaków, nie? Jednocześnie zastanawiał się, dlaczego nie może przenieść tego, co myśli, na poziom serca. I tutaj, jak już ten jest taka bezradność i gniew, to z żołądka jest wysysana. I co tam jest, że jest wysysana? Co tam jest, że ta energia jest wysysana? Co jest w żołądku? Coś takie jakby wędzną, takie ujście z tej rury. Coś takiego. I tu bezpośrednio jest wysysana właśnie ten gniew, jakby ta złość. Żeby później ją filtrować. Dobrze, mamy w żołądku, mamy w piersiach tę spiralę. Powiedziałaś, że gardło jest zblokowane. Czym jest zblokowane? Bo to jest coś takiego, że jakby energię mentalną, różne pomysły kreatywne były tutaj wysysane. I tutaj jest jakby... Co tam jest? Powiedz mi, co tam jest. Jednocześnie jest jakby wpuszczane coś takiego, co tworzy taki czop. Zobacz, co jest wpuszczane. Zobacz dokładnie. To tak jakby jest taki implant w kształcie takiego kokona. Zobacz, co jest w środku. To jest energia tego reptila. I on wtedy mówi, Jurek wtedy mówi rzeczy, które nie chciałby powiedzieć. A zobacz jego głowę. Powiedziałeś, że z tyłu jest wysysana energia. Zobacz, czy są jakieś urządzenia w nim, w jego głowie. Tutaj też są takie wędplony do tego wysysania właśnie. Dobra. Więc w głowie są te rurki. W gardle jest zatkane, tutaj jest spirala, na dole znowu coś do wysysania tej złości. Jakieś rurka. Czy tak. Jeszcze są jakieś implanty w jego ciele? Widzę, że ta rura się zakręca. Jedna część wychodzi kością krzyżową. A druga ma ujście w wyrostku robaczkowym. Coś takiego mi się pojawia. Jak to działa? Dlaczego tam ma ujście? Bo tam jest resztka tej żółci ze złości i gniewu wciągana. A z tyłu? Bo potrzebuje do produkcji, do tej filtracji. Okej, okay. Z przodu żółć, a z tyłu? To, co wychodzi tyłem? Resztki energii życiowej. Energia życiowa. Żeby nie zasilać organów pozostałych. Wszystko jest wyciągane. Okej. Okay. Wyciągana energia życiowa. Okej. Okay. Dobrze. Chciałabym, żeby teraz Jerzy zrobił jedną rzecz i ty mu w tym pomożesz. Weź go za rękę. Jerzy zrobi 3 kroki do przodu. Albo nie, 3 kroki do tyłu. A wszystkie implanty zostaną w miejscu. Wyjdzie z implantów. Już. Po prostu z nich wyszedł. Ze wszystkiego. Jak się teraz czuję? Pusty trochę. Nic nie szkodzi. Uśmiecha się. I te implanty zostały przez chwilę jakby w powietrzu i miały postać.
taką energetyczną, a później jakby siłą naszych myśli i intencją one się rozsypały w pył. Mhm. Nic już nie zostało? Nic. Czy teraz Jerzy zrozumiał, że nieważne jak liczni są ingerenci, może być cała armia, to on decyduje o swojej sytuacji. Zrozumiał to? Tak. Mhm. Czy są w nim jakieś programy, które go blokują? Ciągle jest ten program, gdzie jest takiego nauczania, przekazywania doświadczenia. Mhm. Chciałabym, żebyśmy cofnęły się w czasie, razem z nim, razem z Jerzym. Żebyśmy poszły do tego momentu, kiedy jest absolutnie wolną świadomością. Idziemy tam. Nie ma żadnych ingerentów, nie ma żadnych reptilii, nikogo. Jest wolną świadomością. Jak siebie odczuwa? Jest cząsteczko eksplozji energetycznej takiej. Może eksplodować, rozrosnąć się do rozmiarów takich, jakie chce. Czyli wszystko może. Osiągnąć tak, taką formę mhm. i rozmiar, jakie chce. Mhm. Ma taką wewnętrzną pewność o swojej mocy mhm. i woli. Że swoją wolą może wszystko. I teraz chcę, żeby poszukał w sobie tej małej luki. Tej małej luki, która sprawiła, że wpadł w ich łapy. Jak taka świadomość, pewna swojej woli, swojej mocy, wpadła w łapy tych bytów? Co to sprawiło? To było coś takiego, że on przyleciał i złapał jego świadomość. I to była forma ograniczenia właśnie. Kto złapał? Ja widzę tego smoka. Ale w jaki sposób ten smok mógł się do niego zbliżyć? W jaki sposób ten smok mógł się zbliżyć do takiej świadomości? Szukamy tej małej dziurki. Tej małej luki. Bo Jurek wtedy jego świadomość pomyślała, że musi być coś jeszcze poza tym, co widział, co zobaczył, że musi mieć punkt odniesienia, żeby móc tworzyć dalej. Coś takiego? Że nie ma punktu odniesienia. Mhm. I jaki to miał być punkt odniesienia? Co miało być dla niego wzorcem? Jakoś pojawia mi się jakby drugi biegun, nie? Że on jest tą wibracją energetyczną, kreacją, mocą. Jak jest plus, to musi być minus, biegun. Tak? Tak, tak. Skąd ma taką informację o dualności? Nie wiem, widzę wir jakiś. Mhm. I taka myśl, że tworząc, kreować, powinniśmy też umieć niszczyć. Coś takiego. Na początku sesji powiedziałaś mi, że Jerzy chciał cię zabrać w pewną podróż do tego wiru. Wracamy do początku sesji, tam gdzie go spotkałaś po raz pierwszy. I teraz już ze mną pójdziesz za nim. Zobacz, dokąd cię prowadzi. No, jesteśmy w tym tunelu. W tym samym? Poczekaj, powiedz Jerzemu, żeby zabrał cię przed tunel, zanim do niego wszedł. Chcę wiedzieć, kim był, co robił i dlaczego wszedł do tego tunelu. Teraz widzę ten sam tunel, tak jakbyśmy byli we wszechświecie. Jak wygląda Jerzy, zanim wszedł do tego tunelu? Ma formę takiej wolnej istoty energetycznej. A kształtem? DNA przypomina człowieka? To jest ludzka świadomość? Przypomina człowieka, ale... Czy jest ludzka świadomość? Mhm. Ale jego jakby energia jest taka bardziej radosna. Jasne. Mhm. A teraz rozejrzyjcie się wokoło i powiedzcie mi, gdzie on jest, gdzie on się znajduje. Gdzie jest ten radosny człowiek? Widzę coś takiego, jak on by był na jakiejś
coś, na jakiejś komecie, czy coś takiego. Dobrze, jest gdzieś w przestrzeni, tak? I skąd pojawia się ten tunel? A przede wszystkim skąd pojawia się pomysł, żeby do tego tunelu wejść? Bo jeszcze tam nie był. A co go tam ciągnie? Odczytać, co go tam ciągnie. Jakie informacje wysyła ten tunel? Że przyciąga Jerzego, że przyciąga radosną, wolną istotę. To jest bezkres, coś innego, co do tej pory doświadczył. Taki roller coaster, nie wiadomo, co się tam wydarzy, bo jest w kształcie spirali. I to jest zupełnie, to jest właśnie biegunowo, inny biegun częstotliwości, którego on doświadczał. Dobrze. Teraz, Ewelinko, wejdziesz z nim do tego tunelu, ale zanim wejdziesz, stworzysz sobie swój kewlar, stworzysz sobie swoją powłoczkę. Jesteś tylko kamerą. Nic, żadne energie nie będą na ciebie oddziaływać. Nic. Tylko będziesz zbierać informacje. Więc Jerzy w tej swojej formie ludzkiej, czystej, wchodzi do tego tunelu. Zobacz, co się z nim dzieje, kiedy wchodzi do tego tunelu. Już przy pierwszym zakręcie czuję, że to jest, że go wciąga tam. Na końcu jest ten statek w ogóle. Okej. I czuję takie zapętlenie. Zapętlenie w co? W dualność? W myślach, w sercu, wszędzie. Dobrze. To teraz ty nie wyjdzie, nie pójdziesz za nim do koniec. To co zrobisz? To wyjdziesz bokiem tym tunelem. Otworzysz sobie drzwi w tym tunelu i wyjdziesz z niego sama. A teraz idź na drugi koniec, swoją ścieżką. I powiedz mi, co ten tunel łączy? Co on łączy? Skąd dokąd się przechodzi tym tunelem? Pojawia mi się coś takiego, że się przechodzi z takiego czystego wszechświata, ze światłości, w dualność i w cykl reinkarnacyjny. I kiedy wychodzi się z tego tunelu, teraz kiedy jesteś po drugiej stronie, co widzisz? Odwirowaną świadomość. Zawirowaną, nawet bym powiedziała. Bo tak jak ta rura jest była w jego ciele, to tak samo on jest zapętlony w głowie, w myślach, zapętlony w sercu. A teraz, kiedy rozejrzysz się wokół, po wyjściu z tego tunelu, co widzisz? Ty jesteś w swoim powłoczce, na ciebie nic nie oddziałuje. Są te byty w tym statku, śmieją się. Nic nie widzisz oprócz tego statku? Nic nie ma na tym drugim końcu? Spójrz na to z perspektywy i zobacz, co, dokąd wychodzi ten tunel. Ujście tunelu się bezpośrednio łączy z kapsułą statku. Okej, bezpośrednio. Dobrze. Bezpośrednio, tak. W takim razie... I to jest taka kreacja ich już. On już jest wtedy w ich kreacji. Ich kreacja. To zawołaj twórcę tego tunelu. Pojawia się ten smok. Bardzo dobrze. To teraz Jerzego weźmiemy za rękę. A Jerzy weźmie za rękę tego smoka. I wrócimy tym tunelem do tamtego miejsca, skąd przyszedł. Już. Ty jesteś cały czas w swojej powłoczce. Dokąd wrócił Jerzy? Dokąd wyszedł? Jesteśmy przed tunelem i w ogóle ja już teraz się śmieję. Smok jest mały. Tak się telepoca tam. Dlaczego tak zareagował? Dlaczego w tamtej przestrzeni tak zareagował ten smok? Bo teraz Jurek zrobił wedle swojej, a nie ich woli. To jest jedno, ale chcę wiedzieć, co tam jest na tym drugim końcu, skąd przyszedł Jurek. Dlaczego ten smok tak się zmniejszył? Dlaczego źle się tam czuję?
To jest inna częstotliwość i na początku tunelu był filtr, taka siatka jakby, która filtrowała. Co filtrowała? Jakby może nie filtrowała, tylko przełamywała świadomość, coś takiego. Chcę wiedzieć, jak w ogóle do tego doszło, że te byty, ten smok, połączył się z tamtą przestrzenią. Jak się mógł połączyć z przestrzenią radości, wolności? Gdzie jest ta luka, która pozwoliła mu się połączyć z tamtą przestrzenią? To jest chęć poznania czegoś innego, po prostu. Chęć rozwoju. Wykorzystują naturalną chęć rozwoju? Nie, bo tam jest taka w tej intencji, jest umieszczone coś takiego, że poza tym, że jesteśmy na plusowym biegunie, to jest ten minusowy. Czyli tam też istnieje jakaś dualność. W tamtej przestrzeni. Nie wiem, to tak jakby on w swoim umyśle to wyprodukował. To tak wygląda. Chcę się dowiedzieć dokładnie, co się z czym zsynchronizowało. Dlaczego Jerzy wszedł do tego tunelu? Co miał takiego w sobie, co zsynchronizowało się z tym tunelem i wypchnęło go, pociągnęło go do dualności, do świata fizycznego, do dobra i zła, do tworzenia i do niszczenia. Chęć poznania. Poznania, chęć poznania, ciekawość. Ciekawość. Okej. To jest coś takiego, jak idziemy na kolejkę górską. Niby się boimy, ale jesteśmy bardzo ciekawi, jak to będzie. Dobrze, ja tylko chciałam zrozumieć. Ja tego nie oceniam. Ja tylko chciałam zrozumieć, co popycha ludzi, żeby przychodzić tu na Ziemię, do tego świata dualnego. Ciekawość. Znalazłam odpowiedź. Okej. Dobrze. Wracamy do teraźniejszości. Do Jerzego. Zrozumiał wszystko? To dobrze jest być ciekawym siebie. To tylko doświadczenie. Ale ważne, żeby nie utknąć w tym jednym doświadczeniu. Ważne, żeby wiedział, że w każdym momencie, kiedy skończy tu swoje życie fizyczne, może stąd odejść. Dokądkolwiek zechce. Ciekawość nie może być pułapką. Zrozumiał to? Tak, zrozumiał to. Dobrze. Teraz, kiedy już zna swoją sytuację, wie, co się z nim stało, wie, co zrobił, wie, gdzie wszedł, do jakiego tunelu, wie, gdzie z niego wyszedł, prosto na statek, prosto w łapy tych bytów. Teraz, czy jest w stanie odpowiedzieć swojemu ciału fizycznemu na różne pytania? Tak. Skąd te bóle głowy, które trwają czasem po kilka dni? Co jest ich przyczyną ezoteryczną, jeśli taka jest? Pojawiają się, po pierwsze pojawia mi się jakiś taki podział właśnie świadomości. Brak skupienia myśli. Co znaczy podział świadomości? Poczekaj, bo to jest bardzo ważne. Co znaczy podział świadomości? Co masz na myśli? Cały czas pojawia mi się coś takiego, że on został, jak wszedł do tej rury, to tam była taka siatka jakby i on musiał przeniknąć przez tą siatkę, tak jakby to jest coś takiego jakby, nie wiem, płat z tej strony nie mógł połączyć się z płatem z tej strony, bo jest rozczłonkowane, coś takiego. I brak spójności myśli i nawet taka nadmierna koncentracja może podbudować właśnie ból, bo jakby on po części jest świadomy tego wszystkiego, a chciałby jakby to zjednoczyć, jakby zjednoczyć swoje myśli, być dobrze, spójny. Rozumiem. Tak, to powoduje bóle głowy też? Tak, i tu, że tu mu wysysają, to też powoduje. Okej. A te szumy w lewym uchu, zwłaszcza w lewym?
Mają przyczynę zatoryczną, czy nie? To tak jakby tędy wpuszczali też coś do tutaj przez żuchwę. Mhm. Do gardła. Mhm. I co tam mu wpuszczają? Ten, to, co go blokuje? Tak. Mhm. Okay. Dlaczego robią to przez ucho? Albo dlaczego ten proces zatyka ucho, powoduje szumy? Bo to jest ten czop. Okay. Taki. Mhm. Problemy z prawym okiem? Mają przyczynę ezoteryczną? Znowu pojawia mi się ta kratka na początku tunelu. Dobrze. Tak jakby to uszkodzone. Dobrze, już wiemy. Okej. Okay. A czy jest przyczyna słabych zębów? To, że wpuszczają mu tę energię, tutaj jest zaburzenie. Okej. Okay. A te ciągłe anginy, bóle gardła? To samo. To też te energie wpuszczane. I jeszcze dodatkowo ten ból gardła to jest ten czop. Tak jakby on tam po prostu rozpycha, boli. Bo on jest duży dosyć taki ten czop. Energetycznie uciska. Problemy ze środkowym kręgosłupem. Tu widzę tą rurę, co się zakręca. Okej. A z kolanami? Jest przyczyna ezoteryczna jego problemów z kolanami? To jest mentalnie jakaś blokada mentalna. Mentalna blokada? Jaka blokada? To jest wykształcenie, ból kolan jest wykształcony na poziomie mentalnym. To jest coś takiego, że mężczyzna nie jest w stanie sobie poradzić z jakimiś rzeczami w świecie fizycznym i to się objawia bólem fizycznym kolan. Tak jakby uzewnętrznia się w ten sposób, wychodzi w ten sposób. Czyli nie ma bezpośredniej przyczyny ezoterycznej. Przyczyna leży w jego życiu, tak? W pewnych problemach życiowych. To tak jakby właśnie przez to, że on analizował swoje problemy i był świadomy, że nie może sobie poradzić z pewnymi rzeczami, w pewien sposób sam spowodował ten ból kolan. No to tak wygląda. Tylko, że to, że nie mógł sobie, myślał, że nie mógł sobie poradzić z tymi rzeczami, nie jest świadomością. To jest tylko punktem widzenia, pewną perspektywą. A teraz niech zobaczy to z tej perspektywy, z której teraz pracujemy. Nadal uważa, że nie może sobie poradzić. Nie, bo teraz widzi, że jest w stanie w pełni swojej świadomości, w pełni swojego potencjału działać w swoim ciele fizycznym i wtedy z tej perspektywy ból kolan nie ma. Bardzo dobrze. Świadomość to tylko informacja. Informacja, która nie niesie w sobie żadnego ładunku emocjonalnego czy też opinii. Tylko i wyłącznie informacja. To jest świadomość. A perspektywa? Mogę? Nie mogę. To jest perspektywa. Patrzył z perspektywy niemocy. Nie mogę. Tak. Nie potrafię. Tak. Ale teraz wie, że perspektyw jest 360. I tak jak się ustawi, tak będzie widział. Zrozumiał to? To tak. On decyduje, z jakiej perspektywy patrzy na dane informacje. Wytwarzał niskie częstotliwości, był pod ich tutelą, tak to nazwijmy, więc patrzył z perspektywy niemocy, bo to im było na rękę. Teraz czas zobaczyć to z innej perspektywy. Z perspektywy ja ustalam prawo mojej przestrzeni. Ja decyduję. Jak żyję, jak funkcjonuje, jak istnieje. Kogo do siebie dopuszczam lub nie. Zrozumiał? Tak, zrozumiał. Bardzo dobrze. Więc jak będzie chciał, to sobie poradzi również z bólem kolan. Zimne stopy mają przyczynę ezoteryczną?
Po pierwsze była wyciągana energia życiowa przez kość krzyżową i ona nie dopływała do stóp. Okay. Było po prostu za mało energii. Dobrze, czyli to ma przyczynę zewnętrzną. Okay. Ta jego nieśmiałość i trudności w wysławianiu się, w przemawianiu publicznym od dziecka. Nieśmiałość była implantowana, to były implantowane uczucia od tych od chłopców. Młodych. Wysławianie się, no to ten czop tutaj. Okay. I jednocześnie energia mentalna, czyli nasze myśli były wysysane, więc niejako nawet sobie czasami nie mógł przypomnieć, co chciał powiedzieć tak naprawdę. Okay. A tu mu wysysali, a tu uciskało. Dobrze, zaraz to wszystko anuluję. Zresztą już wyszedł z tych implantów, już ich nie ma. Dokładnie, tak. Trudność w nauczaniu się języka angielskiego, który jest tak bardzo potrzebny Jerzemu w jego pracy. Po pierwsze zaburzenie te mentalne, wysysanie tej energii, jakby było po prostu za mało energii tam. A po drugie znowu pojawia mi się to implantowanie tych uczuć takiej nawet niechęci trochę, nawet bym powiedziała, od tych chłopców. Jest taka niechęć, taka beztroska, niechęć, tutaj coś takiego. Okej, okay. Dobra, odkrył to, to jest najważniejsze. A to ta niemożność zapamiętywania imion, nazwisk, liczb. Bo były wysysane wszystkie. Informacje mentalne były wysysane, tak? Więc nic się nie zachowywało. Dlatego problemy z zapamiętywaniem. Tak. No i takie pytanie od Jerzego jeszcze. Czy jest przyczyna ezoteryczna tego, że Jerzy ze swoją drugą żoną nie ma dzieci? Pojawia mi się coś takiego. To jakby on to blokował. Dlaczego? To jest jego prywatna sprawa, ale czy chce ujawnić, dlaczego to robi? Czy tak z poziomu subtelnego była jakaś niezgoda na to, ciało subtelne blokowało cały proces, tak jakby gdzieś tam był plan wyzwolenia się, zrozumienia swojego ciała i po to, żeby później ojcostwo móc przeżyć w pełni. Ja to tak widzę. Okej. Okay. Dobrze. To teraz pytanie. Kiedy już zna swoją sytuację, przechodzimy do części aktywnej. Chce się od nich wyzwolić? Tak. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy na tym planie, na tym poziomie, będzie wyjście ze wszystkich programów. Chciałabym, żebyś z tyłu wykreowała taki jakby płytkę chodnikową. I ta płytka chodnikowa wibruje na czystości mentalnej. Czystość mentalna, czyli tylko to, co jest moje. Taka informacja, taką częstotliwość zawiera ta płytka. A teraz poproś Jerzego, żeby na nią stanął. I nic w niego nie wchodzi. On tylko uczy się częstotliwości, jaka jest częstotliwość czystości mentalnej i wytwarza sobie swoją czystość mentalną. Tym samym anulując wszystkie programy w sobie. Już. I powiedz mi, co robi Jerzy. Stał się spójny. Tak jakby kolor energii w całym jego ciele jest taki sam. Stał się po prostu spójny. Wszystkie programy narzucone mu zniknęły? Tak. I tak jakby wibruje w całym ciele tak samo. Już nie ma obcej wibracji właśnie. Bardzo dobrze. Chciałabym, żebyś teraz zobaczyła. Możesz już anulować tę płytkę. Już nie jest potrzebna do niczego. On sobie już wytworzył swoją częstotliwość. Oczyścił się.
Chciałabym, żebyś zobaczyła, czy jest w nim jeszcze poczucie winy, niewiedza, poczucie niewiedzy, poczucie bezradności, smutek, złość. Nie ma. Większość tych uczuć były implantowane, były. Mhm. Bardzo dobrze. To teraz. Ponieważ nie wiem, co wydarzyło się w tym tunelu. Nie wiem, czy doszło do jakiegoś podziału, czy nie doszło do jakiegoś podziału. Chcę, żeby zmienił wszystko z przeszłości. Ale mając świadomość, że bardzo dużo zrobił w teraźniejszości. My tylko będziemy pracować z przeszłości po to, żeby mieć pewność, że nie doszło do żadnego podziału. Nie wiemy, co się wydarzyło w tym tunelu. Dlatego teraz prześlę sobie wszystkie informacje. Teraz, kiedy się oczyścił, prześlę sobie wszystkie informacje, łącznie z tym, że przygotował już grunt do pracy. I wszystko idzie tam, do tamtej przestrzeni, zanim wszedł do tego tunelu. Jest wolną istotą. Całkowicie wolną. Ludzką. I ma wspaniałą cechę. Ciekawość siebie. Gotowy, żeby z tą ciekawością przyjść na własnych warunkach do tego świata dualnego? Tak. Ale na swoich warunkach, swoją drogą. W takim razie na trzy wracamy do teraźniejszości. Z ciekawością siebie, swoją ścieżką. Raz, dwa, trzy. Powiedz mi, jak widzisz teraz Jerzego? Na krótko przed przeskokiem pojawił się ten smok. Dlaczego? Dlaczego pozwolił mu się pojawić? Jakby takie przekonanie, że nie można tego skoku zrobić. To wracamy do przeszłości. Wracamy tam, gdzie jest wspólną istotą. Naprawdę chce brać w tym udział? W tym wszystkim? W tym tunelu? W tym implantowaniu? Nie chce. To dlaczego? Ale jest takie coś w nim, że żeby poznać siebie, trzeba zaakceptować to, co jest pozytywne i negatywne w sobie. Bardzo dobrze. Tylko swoje. To, co jest pozytywne i negatywne, swoje. A tak naprawdę to, co pozytywne, może być w danej sytuacji pozytywne, a w kolejnej sytuacji negatywne. A to, co negatywne w jednej sytuacji, może stać się pozytywne w zupełnie innej sytuacji. Nic nie jest nigdy jednoznaczne. Gotowy na siebie? Tak, odsunął tego smoka poza swoją przestrzeń. W tej chwili już. Ja nie chcę, żeby spotkał tego smoka. Ja chcę, żebyśmy cofnęli się w czasie, zanim spotkał tego smoka. Cofnął? Tak. Przekazał sobie wszystkie informacje? Tak. Dlaczego uznał przy pierwszej próbie, że ten smok ma większą władzę nad nim? Bo jest reprezentantem tego, co ma minusowe. Jerzy jest reprezentantem wszystkiego dla siebie. Wszystkiego. Tego, co plusowe i tego, co minusowe. Ma naprawdę wszystko w środku. I jak przyjdzie na ziemię, to się bardzo szybko o tym przekona. Kiwa głową i mówi, że teraz rozumie. To wracamy do 2019 roku. Ale bez żadnych podpięć, bez żadnych ingerentów. Bez żadnych obcych ścieżek, bez żadnych tuneli. Idziemy do dualności. Tu już i tak będzie jej bardzo dużo. Na trzy. Raz, dwa, trzy. I powiedz mi, jak teraz widzisz Jerzego? Jest ta sama czysta świadomość i teraz się rozbłysnęło wszystko. Jest czysto. Nie ma nikogo. Bardzo dobrze. I on oddycha. To tak jakby rozkoszuje się tym, że jego przełyk jest prosty. Coś takiego się pojawia. Super.
I że może nabrać powietrza do swojej przepony i nic go tutaj nie blokuje. To jest tak jakby cieszył się z odczuwania swojego ciała. Bardzo Prostuje dobrze. łopatki. Sprawdza ruchomość tutaj. I bardzo wibruje na takiej częstotliwości, takiej czystości i radości. Super. Zrozumiał, że jest wiele sposobów, wiele dróg do celu. Można coś anulować, a można w coś po prostu nie wejść. Tak, teraz rozumiem. Wszystko jest dobrze. Jak siebie widzi na tych nowych częstotliwościach w swoim życiu fizycznym? W świecie tak dualnym, którego chciał doznać i doświadczyć? Bardzo długo będzie się cieszył energią życiową, która wytwarza się właśnie w kości krzyżowej, w jego podbrzuszu. Bardzo dobrze. Bardzo wszystko jest długo jego. Będzie tym cieszył i tak jakby będzie poznawał, jest ciekawy swojego ciała, swojego przepływu energii i dopiero jak się nacieszy sobą, zaczyna obserwować, że tak jakby ta energia, czego by się nie dotknął, wszystko zaczyna wibrować na jego częstotliwościach. Coś ja widzę. I jak siebie widzi? Z dużą lekkością, nie wiem dlaczego, ale pojawia mi się, że z dużą lekkością schyla się i ciągle coś takiego widzę. Dobrze. Dobrze. A teraz chciałabym, żeby zobaczył się w momencie, kiedy ma coś powiedzieć do większej liczby osób. Widzę jakąś coś w rodzaju prelekcji. Jest spokojny, przygotowany, bardzo taki łagodny, ja bym to tak nazwała. Czyli może I przemawiać. Oczy mu błyszczą przy tym. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To znaczy, że ta nieśmiałość już w nim nie funkcjonuje? Ta obca nieśmiałość? Nie, nie funkcjonuje. Super. Ja widzę to tak, że jest na przykład chwila przerwy w przemowie. On bierze łyk wody, łyka ten i po prostu mówi dalej. Tak to widzę. A powiedz mi, jak odczuwa swoją głowę? Czy ma jeszcze bóle głowy, szumy w uszach? Nie, widzę, wszystko jest bardzo łagodnie, ale widzę tutaj też jakieś dbanie o siebie, więcej odpoczynku. Super. Tak jakby zmiana nawyków żywieniowych. Tutaj się pojawia bardzo wyraźnie jakaś zmiana nawyków żywieniowych albo jakaś zmiana suplementów, coś z kofeiną. Coś tutaj Dobrze. Jakaś zmiana jest. To już zawsze należy do ciała fizycznego. A powiedz mi, czy widzisz go, żeby mówił po angielsku, porozumiewał się w tym języku? Tak, widzę. Bardzo dobrze. A teraz? Jest jakaś blokada, żeby posiadać dzieci ze swoją drugą żoną? Nie, widzę najpierw chęć w sercu się budzi. I tak jakby... Czyli blokady tak nie ma, to jest najważniejsze. A nie co ma, zrobi, nie ma. To co zrobią ze swoją żoną? A właściwie co zrobią ewentualnie we trójkę, bo do tego jeszcze trzeba by było zgody dziecka? To już jest ich prywatna sprawa. Ważne, że jest odblokowany. Dobrze. Chciałby zaprosić swoją żonę i swoje dzieci, trójkę? Tak. To niech ich zaprosi. Wszystkich musi rozpoznać. To jest bardzo ważne. Tak, rozpoznaję wszystkich. I? On rozmawia ze swoimi synami, a to tak jakby jego partnerka stała obok, wspierała go. On rozmawia, coś im przekazuje. Czy ktoś chciałby komuś coś powiedzieć? Oni sobie przekazują jakieś informacje z tej sesji.
ale głównie dotyczące właśnie właśnie tego sposobu uczenia się jedni od drugich. Że za dużo tutaj było takiego napięcia jakiegoś, coś w tym stylu. Dobrze. A partnerka stoi obok, dlatego że ona niejako jest blisko związana i samoistnie jakby przejęła informacje z sesji. Dobrze, bardzo dobrze. I to jest coś takiego, że oni jakby tworzą teraz wspólną jakąś taką jakość tej relacji. A jakby przygotowanie do nowej takiej relacji patchworkowej. Coś takiego mi się pojawia. I wstęp do budowania. Teraz Jerzy może już poprosić swoją rodzinkę, żeby każdy z nich otworzył sobie swój portal. Wszyscy mają swoje własne informacje. Chodziło tylko o to, żeby na przykładzie Jerzego uruchomili swój potencjał. Wszystko mają. Tak. Są nieskończenie kreatywni, więc mogą sobie otworzyć takie portale, jakie tylko chcą, jakie im się wymarzyły. Już. Okej, odeszli? Tak. Jak się teraz czuje Jerzy po tym spotkaniu? Bardzo się uśmiecha, bo partnerka jego złapała się tak za brzuszek w takim geście jednoznacznym. Coś takiego mi się pojawia, nie? To jest ich sprawa na planie fizycznym. Zrobią, co będą chcieli. Dobra. Najważniejsza informacja jest taka, że nie ma żadnej blokady. Dobrze. Tak. Okej. Okay. To teraz pytanie do Jerzego. Czy chciałby sobie coś przekazać? Sobie. Swojej części fizycznej, która słucha przez Skype? Chodzi teraz tylko o to, żeby oczyścić swój poziom fizyczny. Więcej odpoczywać. Bardziej się prostować, głowę do góry trzymać, głośniej mówić i więcej ćwiczeń oddechowych wykonywać. Tak, zawsze część subtelna zawsze bardzo mądre rady daje części fizycznej. Moje pytanie zawsze brzmi, czy część subtelna zrobiła wszystko, żeby część fizyczna mogła zadbać o siebie? Tak. Bardzo. I o to nam chodzi. Tak. Dobra podstawa energetyczna może sprawić, że część fizyczna będzie miała energię do działania. Tak. I takie jest zadanie naszej części energetycznej. Zapewnić sobie dobry dopływ energii. Czy teraz już Jerzy wie, że jest wolny? Że może wszystko? Tak, i wykonał taki taniec. Zakręcił się w kółko. Dobrze. Może sobie otworzyć swoją przestrzeń. Odrobił własną lekcję sam ze sobą. To teraz może już tworzyć swoje życie z całym potencjałem energetycznym, jaki posiada. Wszystko płynie. Wszystko wibruje. I on to wszystko wprawia w ruch. W swojej przestrzeni. On jest kreatorem swojego istnienia. Może zamknąć swoją przestrzeń, swój portal. Jest u siebie. Już. To teraz czas na ciebie, Ewelinko. Rozłącz się całkowicie z energią tej sesji. Pozwól, żeby się ulotniła, bo skończyłaś już pracę. I teraz podnieś sobie swoje częstotliwości. Zregeneruj się po pracy. Rozłącz się ze wszystkim i ze wszystkimi, bo wracamy do rzeczywistości fizycznej, dualnej. Na jeden. Podnieś sobie jeszcze swoje częstotliwości. Poczuj się wolna, niezależna, autonomiczna, energiczna, witalna, szczęśliwa i radosna, mocna, kreatywna. Poczuj siebie
w całym swoim jestestwie. Poczuj cały swój potencjał. Poczuj swoją moc. I pozwól, żeby ta energia swobodnie krążyła w Tobie. Wszystkie Twoje energie krążą w Tobie swobodnie. Regenerują Cię. Wypełniają Cię. Rewitalizują. I na dwa. Pozwól, żeby ta energia, którą jesteś, ta cudowna energia, wybudzała już Twoje ciało fizyczne, które staje się coraz lżejsze, coraz bardziej energiczne, witalne, żwawe, zdrowe, piękne i młode. I czujesz się wspaniale. I chcesz wracać do swojego życia i działać. I na trzy możesz otworzyć oczy. I dzień dobry, Pani. Dzień dobry. Jak się czujesz, Ewelinko? Dobrze, dziękuję. Super. Jurku, wrócisz do nas? To jest ta pierwsza ikonka. Już jestem. Słuchamy. Chciałbyś coś powiedzieć po swojej sesji? No rzeczywiście, ta sesja dała to, co czułem, co odczuwałem, te moje punkty. To wszystko było tak, jakby nie, rzeczywiście to było. Mhm. Więc, dziękuję bardzo za pomoc. Za asystę. Mhm. My dziękujemy za piękną sesję, Jurku. Za to, że mogłyśmy odbyć z Tobą tę cudowną podróż. Dla nas to też jest bardzo cenne. Jurku, chciałbyś podzielić się swoją sesją? Tak. Czy mamy zakryć Ci twarz? Nie. O, brawo! Brawo! Super, brawo, proszę Pana. To z tym bardziej, jeszcze większą przyjemnością. W takim razie opublikujemy ją. I dziękujemy w imieniu widzów za to, że się zgodziłeś. Wyłączam nagrywanie i dziękuję Wam jeszcze raz za piękną pracę.